A, proszę Państwa, jeszcze raz dajmy to. Podlaska. Będzie opera nowa, stworzona Filharmonia Podlaska, może troszeczkę musicali, bo tutaj też byłyśmy na Melchiorach, najlepszych na świecie. No najlepsze to mogą być tylko w Anglo-Ameryce Białystoki, proszę Państwa. Tu nowa jest opera, jeszcze nawet ja w niej nie byłam tam. Opera i Filharmonia Podlaska. Także zapraszamy, w tej takiej najnowszej to. Jeszcze mnie tam nie było. Zapraszamy, proszę Państwa. I buziaczki przesyłamy. Troszeczkę jakąś próbkę może dajmy z tego nowego teatru w Anglo-Ameryce Białystok, Filharmonia. Opera Podlaska. Jakiś ponoć teatr rewelacja. No a tutaj mamy w Filharmonii Podlaskiej jakieś takie spotkanie. I będzie reklamowana opera Podlaska. No wiecie Państwo, młodzież tego typu muzyczna to troszeczkę mogą być też snobami, no ale zobaczmy może, jak to w Warszawie, wiecie Państwo, salcesony, głupio chytre, najmądrzejsze, no to takich znam z żółtymi papierami. Mamy na szczęście kapelusz złoty. Tutaj w szpitalu psychiatrycznym na Gruzińskiej 6, 2,5 miesięcznego pobytu dziennego. Jak będziesz w tym szpitalu, to się nauczysz. Tak, 7 minus stopni. Nie oceniaj, nie krytykuj, a mów od siebie. Tego nikt nie robi, bo kłócą się, biją i teraz karetka pogotowia na te babilonki święta pogańskie. Jeździła karetka pogotowia, policja, straż, o tu straż pożarna jechała. To będzie z salonu Violetty Bieleckiej. Salon Violetty. Dwadzieścia dwa lata ma ten chłopczyk. Taki ładny na casting. No niech nam coś zaśpiewa tu na castingu. Zobaczymy, co on potrafi, bo to do Violetty Bieleckiej tak no, trzeba coś potrafić, prawda, żeby zaśpiewać. Także dziękujemy bardzo za te próbki. No jesteśmy pod wrażeniem nowej opery, proszę Państwa, podlaskiej. No oczywiście, że Violetta Bielecka tam główne te pałeczki. O, Pippi Langström z Białego Stoku, zobacz, ma 12 lat. Zobacz ty. Pięknie.